Kolejny dzień i kolejny przepis, dzisiaj po śląsku. A co Marzena? Ponownie, bo już po śląsku ta była, wodzionka, nie? A Marzena, słuchajcie, bardzo ma fajny akcent śląski, tylko że Marzena się tego wstydzi, to jest najśmieszniejsze. Nie chodzi o to, że się wstydzę. Ale ty nie lubisz tak gadać po śląsku, ciebie to krępuje. Tak, tak. Ja nie jestem nauczona i nie nawykłam do tego, żeby mówić właśnie tak fes po śląsku. Śląsku. No i aczkolwiek ja wam powiem, że już mi się wiele razy zdarzyło, no ale zdarzyło mi się, że no gdzieś tam ludzie na przykład nad morzem, nie? A państwo no są ze Śląska. Akcent. A pani jest ze Śląska, nie? Wiecie, bo Ślązacy mają faktycznie taki cięższy akcent i tak niżej i tak z takim przytupem czasami tak mówią. No i ty tak mówisz. Taką gotka tak, śląsko. O, chcesz ja chłopie, weź mnie nie nerwuj. No i Marzena, coś powiem wam, bardzo fajnie godą. I na tym, znaczy na tym materiale, który był poprzednio z wodzionką, to według mnie Marzena lepiej godała niż jo. Ja? Ale nie przegodosz do niej. Bo jest gryfnofrelka. No, a tu słuchajcie, się robi hekele. Tak. I dlatego po śląsku będzie przepis, no bo wiadomo, hekele to jest nasze tutaj śląska. Tak. Hekele to jest taka typowa potrawa śląska, postna potrawa. Ona o, jak była, teraz po polsku poleciało. Ona była, wiecie, jedzona i na przykład podawana z kartofelkami w mundurkach, jako postna potrawa, nie? Albo po prostu do jakiegoś pieczywa, ale zazwyczaj z kartofelkami. No i my odtwarzamy, robimy przepis. Nie, to jest przepis sprawdzony. No odtwarzamy przepis babci Basi, bo stąd go znamy, przynajmniej ja, bo ja innego przepisu nie znam, bo ja po prostu hekele nie znałam. No ale teraz już poznałaś. Dobra, kroimy drobno, słuchajcie, jak jesteście zainteresowani i ktoś lubi śledzie, to zapraszam na przepis, on tam buszuje, będzie rolki, nie rolki i różne shorty. Musimy to nagrać jeszcze. Tak? Aha, tak. No bo wiecie, żeby nic nie umknęło, nie? Słuchajcie, bo nasze przepisy cechują się tym, że my wam pokazujemy każdą jedną czynność. One co prawda są, wiecie, jak się w ułamku sekundy, ale widać. Bo staramy się mówić gramatury też na przykład. Bo często gęsto w internecie spotkacie przepisy, gdzie wszystko jest pięknie, ładnie mówione. Wiecie, jak w telewizji, ale właściwie połowy czynności nie widzicie, bo w opisie znajdziecie, no ale wiecie, w opisie, a pokazane dla mnie to jest duża różnica, no ale wiecie, każdy lubi to, co lubi. Dobra, nagrywamy, Marek. Dobra, to ja się biorę to nagranie i wracamy za jakiś czas, jeszcze za sekundę. Powiem wam, że dzisiaj jest wariactwo. Po prostu przepis za przepisem. Gotujemy i gotujemy. Jeszcze jedno nagranie przytałem. Było coś na słono, teraz coś na... Jeszcze jedno nagranie? Teraz coś na słodko. Patrzcie, Marek wygrzebuje i mówi, jak tutaj nie przyrąbać. Słuchajcie, przyrąbię dzisiaj równo. Niby tylko testuję, nie? Ale to jest wszystko na swoich składnikach. Mąka ziemniaczana, cukier... Ale słuchajcie, popatrzcie, ten budyń to jest budyń w 100% czekoladowy, a nie ściemniony z tytki. I domowy. Bo tak. To jest, słuchajcie, na prawdziwej czekoladzie. Oczywiście on może nie być za słodki, więc każdy sobie do smaku może dosłodzić jeszcze, nie? Ale on jest mega czekoladowy, a jestem też czekoladowy. Już jestem udziubany? Nie, to na brodzie, nieważne. Także słuchajcie, powstał budyń. Zobaczcie, pokażę wam, że on naprawdę wyszedł bardzo klarowny, w takim sensie, że nie ma grudek. Aksamitny. Ważne jest, żeby użyć takiej fajnej... Czepaczki. Takiego mieszadła, ja wam pokażę, ono jest brudne. O, takiego. I wtedy po prostu jak będziecie sobie mieszali ten budyń, to nie powstaną wam grudki z mąki ziemniaczanej, co jest normalne i naturalne, może się to zrobić. Natomiast łyżką no nie do końca tak to fajnie roztrzepiecie i połączycie, tak że te grudki wam zostaną. A jeżeli nie chcecie grudek, to właśnie taka czepaczka, taka łyżka, takie mieszadło, to się jakoś nazywa, dobra. Po naszemu czepaczka. Trzepaczka, mieszadło i dobra. Także, ale takiego możecie sobie użyć. Jeżeli ktoś nie lubi czekolady, jest uczulony, bądź po prostu nie jest w jego typie, może zrobić sobie budyń waniliowy, czyli zamiast roztopionej czekolady dodać wanilii, laskę wanilii albo po prostu cukier waniliowy, masełka troszeczkę i znowu zrobić tę procedurę, tak jak my na przepisie, to sobie wpadajcie i zobaczcie. Także naprawdę fajny, prosty przepis, domowy budyń czekoladowy. Także my dzisiaj gotujemy i gotujemy. Ja już się przebrałam, jak widać, bo to jest cały czas ten sam dzień, jak widzicie, z poprzedniego nagrania przepisowego. No, ale jeszcze musimy dokończyć i czeka nas jeszcze kolejne nagranie.
No wiecie, a potem to już może troszeczkę odpoczniemy. Będzie wyjazd na ferie. A tam też będziemy nagrywać. Też będziemy nagrywać. Słuchajcie, także... bo my tak naprawdę, bo to, ja wam coś powiem. Bo niektórzy się pytają na przykład na Instagramie, gdzie wy pracujecie? No bo wy ciągle siedzicie w domu. No siedzimy w domu, tylko że my w tym domu też pracujemy. Pracuję. To jest nasza praca, wiecie. Jedni pracują przy komputerze, jedni chodzą do szkoły uczyć, jedni chodzą do szpitala leczyć ludzi, a my po prostu tworzymy różne rzeczy. Treści, tak, tak. Bo i filmiki do Michasi, i na naszego, i na tu tego vloga, i tu nagrywamy przepisy, więc to jest nasza praca. My z tego żyjemy, my się z tego opłacamy. No i właśnie jedziemy na wakacje, wiecie, tylko że nasze wyjazdy to też dalej pracujemy, bo na tym wyjeździe trzeba nagrać vloga, trzeba nagrać filmik do Michasi, zdjęcia zrobić, nagrać jakieś relacje. Ja wam powiem, mamy nienormowany czas pracy, to nie jest tak, że idziemy do pracy na 8 godzin, na 10, na 12, po prostu pracujemy właściwie... Uma przyszła. No, ktoś tutaj nieźle postraszył, to był chyba znak. Dobra, kończę. Nienormowany czas pracy, pracujemy zupełnie inaczej. No, każda praca ma swoją specyfikę. Dobra, ale my naszą pracę lubimy. Dobra, wracamy do nagrywania. Muszę spróbować tego budyniu. Jaka pogoda jest, to widać. A słuchajcie, przed nami jedzie pajac i to jest zawodowy kierowca. Marzena jedzie 90 na godzinę i wyobraź się sobie, że ten pajac po prostu jedzie za nią i jej miga światłami, bo chce ją wyprzedzić. No i, znaczy chce, żeby, wiecie, nie, jechała on szybciej. Może mnie wyprzedzać bez migania. Znaczy się nie po to, żeby jechała szybciej. Tak, tak, popędza mnie po No prostu. Ale Marzena jedzie swoją prędkością. I wyobraźcie sobie teraz, że ten idiota, no bo nie można go normalnie nazwać, tym bardziej, że to jest kierowca zawodowy, to wiecie. On teraz jedzie równo z nami. No to właściwie o co mu chodziło, tego chyba nikt nie wie. A potem się dziwią, że tir zablokował autostradę A4 w poprzek, no bo jakiś idiota jechał i se stanął w poprzek, nie? Nie cierpię takich zachowań, ja po prostu nie cierpię, jak ktoś mi siedzi na ogonie, a jeszcze jak bezczelnie mi, wiecie, puszcza światła, on mnie popędza, no teraz hamuje, bo wiadomo, jakie są warunki na drodze, nie? Bo jest bardzo, źle się jedzie, jest, bardzo są trudne warunki, słaba widoczność. A już w ogóle taki tir, to wam powiem, no, ale po co ma teraz swoje hamuje, gabaryty, nie? I ma swoją masę. No i zachowuje się, ja rozumiem, że ja bym po prostu spowalniała cały ruch. Ale tylko, ja że wiecie co, bo teraz widzę, przed nim jadą koledzy i jadą też tą prędkością, co on i my. I jakoś on już nie ma takiego parcia na pęcherz moczowy, żeby wyprzedzić, no, nie? No bo lewym pasem dużo aut jedzie, wiesz, faktycznie, które wyprzedzają te ciężarówki, no i... No ale o co mu chodziło? Co autor miał na myśli? Tak, a ty się lepiej pokładź z swoim głosem. A znając życie, o nie, przepraszam, bierze się za wyprzedzanie, chyba go koledzy też irytowali i ich wyprzedza. Także ja, znaczy, bo ja już kiedyś, słuchajcie, ten temat poruszałem, jak jechaliśmy chyba na wakacje, nie? I się oczywiście uruchomiła fala komentarzy tych zawodowców, że wiadomo, ci co jeżdżą takimi karakanami jak my, to wiadomo, oni są do D, a oni są super cacy, no to sorry, w moich oczach nie są super cacy. Oczywiście też się są porządni kierowcy wśród zawodowców, to nie podlega dyskusji. To jest tak jak w życiu, nie? I porządni kierowcy są w osobówkach, i porządni są na motorach, i porządni są w tirach, i w autobusach, ale debile też się znajdą wszędzie. No. Uważa niebezpieczeństwo. No właśnie. I ja uważam jedną rzecz, że powinno się zupełnie inaczej karać kierowców zawodowych, a inaczej kierowców amatorów, nie wiem jak to nazwać, no zwykłych. No tak. Bo sorry, kierowca zawodowy to nie powinien mieć tak, że on robi co chce na drodze, po prostu król dróg, bo jemu się spieszy. Jak mu się spieszy, niech zmieni robotę. Nie, ja tyle, no. Tego zdania, że no wiesz co, on tu akurat nie ma zakazu wyprzedzania, może to zrobić, ten manewr może wykonać. Ale to po co idiota świeci? Natomiast nie w ten sposób, że pogania mnie, bo świeci mi, bo co ja mam mu na pobocze zjechać? A druga sprawa, w takich warunkach, no porywa się rzeczywiście. Nie umie gadać. A jeszcze cię musiał wygadać, no. Dobra, my jedziemy do Krakowa. Dzisiaj nagle przyszła zima. Polskę nawiedziła i podobno... W takiej wersji najgorszej chyba. No, taka jest zima, nie? Nie, miało być... Miał pożyć śnieżek ładnie i słoneczko. Ja, to tak będzie w Zakopanem. W górę, jak popatrzysz, to tak będzie ładnie. A wiesz, na drodze zawsze jest jak jest, jest kiepsko.
I z tego, co mówili w radio, to podobno ma być cały przyszły tydzień na minusie. No, jestem bardzo ciekawy, czy tak będzie, czy nie. Ja bym się nawet cieszył, pomimo tego, że gardło jest jak jest, chrypka. Ale dobra, damy radę. Może wam coś szumić, ale to jest ten mikrofon. To nie wiem, czy w ogóle nie za ciemno macie. A może, dobra, to widzimy się już w Krakowie na miejscu. No to witamy się pod nowym adresem. No dobra, lustro, które zawsze jest fajne. Jesteśmy w Krakowie. Dobra, i krótki room tour wam zrobię. Gdzie będziemy? Zatrzymujemy się tu dosłownie na 3 nocki. A potem jedziemy dalej. Powiem wam, że jeżeli chodzi o drogę do Krakowa, podróż może tak do Krakowa, to od nas do Krakowa godzina 20. Myśmy jechali 3. I to nie, żebym ja zwalniała, wiecie, ale nasza słynna A4, po prostu autostrada, jak się zowie, po prostu pozostawia wiele do życzenia. 26 zł opłata za kawałek, za odcineczek, który jeszcze na dodatek jest remontowany. A, to ona jest wieczorem. Trochę czekaliśmy przy wjeździe i przy wyjeździe na bramkach. To też trochę uczyniło. Także nie wiem, gdzie stanąć, bo powiem wam, że oświetlenie w tym pokoju, w tym apartamencie jest dosyć słabe i na pewno widzicie bardzo ciemno wszystko. Ale dobra, jakoś wam to pokażę. No to wchodzimy. Przy wejściu mamy lodówkę. Uważam, że ona jest w złym miejscu, ponieważ zaraz obok mamy taki kącik kawowo-herbaciany. Ale wiecie, nie wiem, co ja wam powiem? Co się stało? Ogólnie herbaty niby jest wybór, ale to wygląda mi na jakiś taki ogólny śmietniczek, że różne rzeczy są powrzucane. Nie, no bo masz i herbatę, no dobra, ale i cukry, śmietankę. Czemu tak mało cukru? I dla dwóch osób znowu jest zestaw, nie? Dobra, Marek już... Dobra, tu żeśmy się troszkę rozpłaszczyli, więc tu jest lodówka, tu też można sobie coś zawiesić, na półeczkę coś postawić. Tu jest biurko, które nam na wyjazdach zawsze służy do montażu i dzielimy się, ale nie ma źle, jest jedno krzesło, kolejne krzesła są tutaj i tutaj też jest taki stoliczek, powiedzmy właśnie na wypicie kawki. Naprzeciwko telewizorni jest sofa, na której właśnie można spać albo zamówić sobie dostawkę dla trzeciej osoby, bo akurat no my mamy taką opcję. Także Michasia chyba bierze dostawkę jednak, tak? Ja nie wiem, jak ją powiedzieć, zadecydowałem. Dobra, no i tutaj można się oddzielić, oczywiście są drzwi przesuwne, bardzo ładne. I wchodzimy do sypialni, bardzo fajna, praktyczna, no wszystko co trzeba w sypialni to w niej jest. Szlafroczki? No i teraz wam powiem, że muszę... Gdzie ktoś śpi teraz, pytanie? Nie no, to tak jak zawsze, ja śpię tutaj, nie? Tak? A ty? Widoczku wam nie pokażę, bo nie widać, aczkolwiek tu jakieś światełka się mienią. Znaczy szału nie ma. Nie, nie ma szału. Także rano. Puka ktoś? A zobacz, może puka. Tak. I powiem wam za chwilę, co jest za tą zasłoną. Otóż za tą zasłoną, podobnie jak w hotelu, byliśmy chyba w tej samej sieci, a tak, na Sylwestra, jest piękna, bardzo piękna łazienka. No, powiem wam, robi wrażenie. Przede wszystkim wanna i dzisiaj planujemy kupić kulę do kąpieli, no i będzie moczando. Po tej stronie dwie umywalki, lustro, o, i to jest to lustro, o którym wam mówiłam. To znaczy, takiego lustra akurat bym nie chciała w domu, bo ono mi tak nie za bardzo. Ono jest wbudowane, wiecie, w tą całą tutaj no, powierzchnię lustra. I to jest lustro, to w kółeczku, podświetlone i powiększające. Także, no jest coś fajnego, ale wolałabym na przykład, żeby było wysuwane, wiecie. Dobra, i tu mamy takie piękne lustro. Wchodzimy obok, jeszcze możemy skorzystać, zobaczcie, prysznic. Jaka deszczownica, super, także jeżeli komuś nie pasuje wanna, no a tu mamy tron króla, czekajcie, zerknijmy, nie, tak nie pokażę wam, bo się wszystko odbija, dobra, macie tron króla. Wam powiem, że to jest tak tu zbudowane, że mogę zamknąć tutaj tą strefę, o, oddzielić się od sypialni i teraz tędy, oczywiście mogę zamknąć drzwi w łazience, nie ma problemu. I wchodzę sobie tutaj do salonu, a po drodze mogę zrobić
herbatkę albo kawkę. Dobra. No to... Co tak głośno? Zasłania się. Ach, bo Marek zasłania. Wyciągałem akurat rolety. Jejku, ja teraz mówię, co to tak głośno? Tam jedzie pociąg, to widzicie. Bo my jesteśmy przy tora. Aha, a to tam też musi być tam, w tamtym pomieszczeniu. Jest. Też zasłonięte. Ja nie wiem, co tu jest grane. Wysyłam tą rolkę, ja jej wysłać nie umiem. Aha, nie masz zasięgu. Dobra. Także, kochani, tyle z room touru. Trochę chaotycznie, trochę ciemno. Powiem wam, że jest ciemno. Ale nie martwcie się, obiecuję, że odezwę się... Kiedy? Za chwilę. Jak będzie dzień. Także, narazka. Witamy się następnego dnia, proszę. Marek tutaj się rozłożył. No coś, nie, no leż sobie ja spokojnie. Ja się rozlałem, ale chcę powiedzieć, ja się rozlałem. Gardło już trochę lepiej. No ale jeszcze chrypa jest. Ale słuchajcie, co najlepsze, przychodzimy ze śniadania. Ej, to jest moje. Wiem, ja już zjadłem, Marzena je. Nawet nie zdążyliśmy wam nagrać całości, ale na Instagramie było. Było na Instagramie, ja mam, słuchajcie. Nawet możesz dać. Czekała na nas taki poczęstunek słodki, beza, z taką masą śmietankową, mascarponową może. Nie wiem, jaki to ma smak, chyba winogronowy, tak jak tutaj jest dekoracja. Czy marakuja, winogrono, trochę jagody, ale powiem wam, pycha, ja zaczęłam to jeść, ale... Ale wchodzi, słuchajcie, rewelacja... Marek, ale przepraszam, a ja dieta? Wam powiem, to jest mój pierwszy taki słodki deser od czasu rozpoczęcia diety, czyli od początku listopada. No nie licząc swojego ciasta, ale powiem wam, to tak wyszło, beza w ogóle nie jest mdła, krem dobra. Rewelacyjny, delikatny, nie wiem, czy mnie w ogóle ale widać. Ale fajna sofa, widać cię, właśnie chcę pokazać. I ja mówię, Marzenie, proszę, jak się dogadza. Kupmy sobie taką do domu, a wiecie co, Marzena, na to? Nie, króliki by Rupert dorwał to, jedzie. Bo wiecie, to jest taki a la Fields. A tam i... chyba nie dorwał się również. Ale on by się tu dorwał. George z Rupertem, one tu taką fajną, odstającą by miał tą. Te króliki lubią takie George tak nie, ale Rupert, powiem wam, on lubi taki Fields, ja go jak te zęby się mu czyszczą, albo co, nie wiem. Och. A ja obiecałam, że wam pokażę, co kryje się za firaną. No to macie dzisiaj. Taki mamy widok z okna. Tak to wygląda. Powiem wam, że no, ktoś by powiedział mało atrakcyjny, ale mnie się podoba, wbrew pozorom, ponieważ, czekajcie, tam tego nie widać, ale może tutaj lekko widoczny ten most i tam jest, tu gdzie mój palec zabrał, znika, jest Wisła, płynie sobie. Płynie, Wisła płynie, dobra. No i powiem wam jeszcze, że tak, ja lubię takie widoki, tu jeszcze się tak rozciąga. A tu mamy tory kolejowe. Co jakiś czas po tych torach kolejowych jedzie pociąg. O, nawet jedzie, ja wam go pokażę, proszę. O, jest. A to jest chyba taki podmiejski tutaj, Małopolska, tak, tak. Tak wyciszone są tutaj te okna, że nie słychać w ogóle. Nic nie było słychać, jak pociąg przejeżdżał. Także no, jest to duży też komfort, bo rzeczywiście no, może ci, którzy mieszkają przy takiej ruchliwej ulicy, gdzie jeżdżą tramwaje, pociągi i tak dalej, na pewno przyznają mi rację, że no, słychać to w mieszkaniu, tak? Natomiast no, wiadomo, raz, że kwestia przyzwyczajenia, a druga sprawa, dobre wyciszenie. Także tutaj tak jest i powiem wam, jeżeli chodzi o takie widoki, może nie jest on atrakcyjny, bo nie wiem, nie mam bezpośrednio widoku na wodę, czy tam na jakieś zabytki miasta, ale to jest taka fajna panorama, ja lubię widzieć przestrzeń i tutaj to przestrzeń widzicie, widać, o zresztą tak wam pokażę, no wiadomo, ma to swój klimat. Mniej już mi się podoba, jak jest taka straszna, strasznie ciasna zabudowa i widzimy, wiecie, naprzeciwko mamy dom, 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 jeden przy drugim przyklejone, także to mniej, a tutaj taka przestrzeń bardziej mi się podoba. No i słuchajcie, tam w oddali, o taki czarny kwadracik, galeria Kazimierz, zaraz się tam chyba do niej wybierzemy, dziadek Antek budował. Także proszę, jak to mamy swojsko, bo tam jakieś rzeczy spawalnicze to wykonywali razem z firmą. No i tutaj też się dzieje jakaś budowa, ale nie wiem dokładnie o co tu chodzi, tu chyba powstanie jakaś taka, wiecie, dróżka, kładka do mostu, nie wiem, dobra, nie znam się na tym. W każdym razie my już drugiego dnia widzimy się, wybieramy się, jak widzicie pogoda, no kiepska. Oby nie padało, to znaczy, żeby nie padał deszcz, bo ja wam powiem, jak pada deszcz, no to naprawdę, no wtedy źle się chodzi, źle się spaceruje w ogóle, wszystko siada.
Śnieg jeszcze, no to jest ten klimacik, także śnieg polecam. Powiem Wam, że tutaj jeszcze są takie, o widzicie, okna dachowe. One są zasłaniane tymi roletami, tak jak widzieliście to. No i przez noc jeszcze coś takiego się zebrało. Także my idziemy. O, jakieś tam jeszcze kaszelki. Odrywa się. Powiem Wam, że idziemy, ale ja tego vloga już zakończę dla Was. Myślę, że tak. Oczywiście coś z Krakowa jeszcze się pojawi w następnym vlogu. No i na pewno pojawi się następny przystanek. czyli no. No już wiecie co, ale może nie zdradzę tak od razu. Także wybywamy, dokończę ten deser albo nie i idziemy w drogę. Jesteśmy na galerii, nie jesteśmy w dzielnicy Kazimierz, to też taka bardzo ważna historycznie dzielnica w Krakowie, także tutaj też sobie pospacerujemy, bo warto. A tymczasem ja pozdrawiam Was serdecznie, reszta również i idziemy w trasę. To na razie, trzymajcie się ciepło, pa!